Mało kto wie, że piłkarska drużyna juniorów młodszych KS Warta-Sieradz w zakończonym sezonie zdobyła tytuł mistrzowski w Lidze Wojewódzkiej i awansowała do rozgrywek makroregionu. Miniony sezon dla młodych piłkarzy był bardzo udany i obfitował w dużo sukcesów sportowych. O planach na kolejny sezon rozmawialiśmy z trenerem juniorów Warty-Sieradz Łukaszem Markiewiczem. Z nami drużyna juniorów młodszych. Panie trenerze, kilka słów na temat sukcesów, co by nie mówić, w Lidze Wojewódzkiej w roku ubiegłym. Udało nam się awansować tutaj z Okręgu Łódzkiego, czyli z Województwa Łódzkiego do Ligi Makroregionalnej. Będziemy już od marca grać w lidze takiej ogólnopolskiej juniora, o mistrzostwo juniora młodszego. W grupie mamy zespoły następujące. Zaczynamy, bo już znamy cały rozkład, cały terminarz dokładny. Zaczynamy w Białymstoku z MOPS-em, później gramy u siebie ze Stomilem Olsztyn. Jedziemy na SMS do Łodzi, z Nicz Pruszków przyjeżdża tutaj do Sieradza. Mamy dwa wyjazdy pod rząd, jest to Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. I kończymy pierwszy etap pierwszej rundy z Olimpią Elbląg. I z powrotem od początku zaczynamy, czyli u siebie z MOPS-em Białystok. I tak po kolei kończymy wszystko 4 czerwca meczem w Elblągu z Olimpią. Ale ja chciałbym zatrzymać się, panie Łukaszu, przy tej rundzie wiosennej. Jakie macie oczekiwania? Zawodnicy, pan jako trener, co chcielibyście ugrać, mówiąc krótko? Chcielibyśmy grać jak najwięcej, to jest normalne, po to trenujemy, zmierzymy się z najlepszymi zespołami w Polsce praktycznie, zdajemy sobie sprawę z jakości i mocy zespołów, natomiast ja zdaję sobie sprawę też, że zespół, który tutaj mamy, jest to bardzo dobry zespół i jesteśmy w stanie powalczyć z każdym o najlepszy wynik i tak jak powiedziałem wcześniej, no gramy o te cele najwyższe, to nas interesuje, a co będzie, no to zweryfikuje boisko, prawda, my myślimy i mierzymy wysoko. Dlaczego warto przychodzić na mecze juniorów młodszych i dlaczego akurat ta drużyna powinna być takim przykładem do naśladowania dla innych sportowców, bo tu jest jednak ten trening w zasadzie codziennie, tak? Przez cały tydzień. No tak, trenujemy 5 razy w tygodniu, 6 jednostką treningową jest mecz sparingowy bądź ligowy. Dlaczego ta drużyna? No udało nam się osiągnąć taki sukces historyczny, bo to jest po raz pierwszy takie wydarzenie tutaj na miarę Sieradza. Uczestnictwo w takiej lidze makroregionalnej, czyli w Mistrzostwach Polski już, w których występują 32 drużyny i to jest jedna z tych drużyn. Warto przychodzić, bo po pierwsze atrakcyjność ligi, czyli zespoły, które będą przyjeżdżały tutaj do Sieradza, to myślę, że też przyciągną kibiców i z miłą chęcią przyjdą obejrzeć młodą Legię, czy Jagiellonię, czy nawet Stomil i resztę tych zespołów i my też nie możemy się doczekać spotkań z tymi drużynami, też jest taka troszkę niepewność, bo nie znamy tych drużyn, tak jak graliśmy tutaj u siebie w województwie, znamy Widzew, Bełchatów czy ŁKS, natomiast tam staramy się pozyskać jak najwięcej informacji, my jako trenerzy przekazać chłopcom i no, tak jak powiedziałem jeszcze wcześniej, no, zweryfikuje to wszystko boisko. Plany są, że tak powiem, wysokie. Tak na zakończenie, sukces był, pierwsze miejsce w Lidze Wojewódzkiej, za co na ten moment można byłoby pochwalić pana drużynę? Przede wszystkim za konsekwencje w treningach. Grupa trenuje bardzo ciężko, ale nie ma tego, że ktoś nie przychodzi, czy kogoś nie ma, że jesteśmy w ośmiu cały czas, konsekwentnie trenują wszyscy i ta konsekwencja przenosi się później na boisko. Wiadomo, że bardzo zależy nam na tym, żeby utrzymać zespół w takiej ilości, jaką tutaj mamy, czyli 18 w kadrze drużyny i bardzo nam też zależy, żeby ci wszyscy chłopcy codziennie na tych treningach byli, a nie jest to łatwo, proszę mi wierzyć, bo część chłopców przyjeżdża z Łasku i oni codziennie dojeżdżają ze Zduńskiej Woli, mamy dwóch chłopców ze Zoczewa i tutaj to naprawdę nie jest takie proste, żeby oni tutaj codziennie, ale wspólny wysiłek, wspólny trud, poświęcenie rodziców przede wszystkim, samych chłopców prowadzi właśnie do tego, co tu się stało, czyli do tego awansu, bo to jest też tak naprawdę bardzo duża zasługa chłopców, którzy zostawiają szkołę, to jest jakby raz, a poza szkołą już praktycznie nie mają żadnych innych spraw, tak muszą sobie to wszystko ułożyć, żeby ten trening był odbyty i żeby na tym treningu byli, czyli to naprawdę jest duże poświęcenie tych chłopców. Panie Łukaszu, panu zawodnikom życzymy kolejnego sukcesu sportowego, w tym razem w makroregionie. Zrobimy wszystko, żebyście mieli jak największą widownię. Będziemy na bieżąco informowali naszych widzów o tym, kiedy będzie można was spotkać na treningach czy na meczach. Także tutaj z tej strony macie nasze wsparcie, a na indywidualne spotkania z zawodnikami myślę, że jeszcze przyjdzie czas i że będzie okazja ich może w niedługiej przyszłości już bliżej poznać. Dziękuję bardzo za rozmowę. My też dziękujemy i chcieliśmy tutaj też zapewnić, że na pewno zrobimy wszystko, żeby zaprezentować Sieradz Warte bardzo dobrze na arenie takiej ogólnopolskiej.